Ksiądz Piotr Szuta Najświętsze serce Jezusa przyjdź królestwo Twoje. Przedmowa. Taka już moja praca, że czytam książki. Wśród chyba już tysięcy, które miałem w ręku, dominują książki religijne. Bo moja praca jest służbą dla Maryi i dla Kościoła, którego ona jest matką. Gdy kilka miesięcy temu pojawił się kapłan z niewydaną jeszcze książką, oczywiście, że przeczytałem ją od pierwszej do ostatniej litery, a on poprosił mnie o słowo wstępne. Nie wiem, czego autor spodziewa się po moim piórze. Po długiej chwili zdecydowałem. Napiszę o dwóch rzeczach tak jak każe mi moje serce. Zacznę od moich odczuć, które towarzyszyły lekturze. Kiedy przeczytałem już bardzo wiele książek, odkryłem pewną prawidłowość. Podobały mi się książki dawne, im rzecz była starsza, tym bardziej wypielęgnowana, tym ciekawsza i głębsza. Książki nowe często mnie nudziły. Nawet gdy czytało się je łatwo i przyjemnie, po lekturze pozostawało niewiele. Dawne książki zawsze zostawiały we mnie ślad. Było w nich owo coś, jakaś iskra, która rozpalała umysł i duszę. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że nie jestem nowoczesny, uznając, iż to, co przyniosła w moje czasy wielowiekowa tradycja, ma wartość. Bo była siłą nośną dla kolejnych pokoleń? Z zadowoleniem odkryłem, że książka księdza Piotra Szuty jest stara. Uświadomiłem to sobie z niepohamowaną radością. Wreszcie znalazł się ktoś, kto odważył się napisać o kulcie serca, kto odwołał się do czegoś, co bardzo tradycyjne, do czegoś, czym żyli nasi ojcowie. Wreszcie ktoś przypomniał nam o tym, co fundamentalne w chrześcijaństwie. Mam wrażenie, że dziś trzeba nie tyle biec naprzód, ile spokojnie wrócić do tego, co było w przeszłości. Zamiast szukać nowych metod i sposobów, należałoby raczej sięgnąć po stare, sprawdzone formy. Gdy śledzę naukę Benedykta XVI, z radosnym zdumieniem czytam jego wypowiedzi, odwołujące się do rzeczy tradycyjnych. On też wzywa Kościół, by głębiej zapuścić korzenie w starej glebie, by być wiernym tradycji, która rodziła świętych. Ksiądz Szuta odważył się posłuchać głosu Ojca Świętego i zaprosić ludzi współczesnych do posłużenia się tym, co tak bardzo uświęcone jest w tradycji. Nawet nie wie, jak bardzo jestem mu za to wdzięczny. Pisze jasno, prosto. Jest w tym podobny do czytelników swej książki, nie udaje mędrca, nie używa wielkich i trudnych słów. Jego książka przypomina mi rozmowę przy stole. On nie wzgardził moją biedą i usiadł w mojej izbie, a gdy mówi, rozumiem go. Czuję, że jest do mnie podobny, że chce mi przekazać coś, co jest mi jakoś znane. Już to słyszałem? Nie, chyba inaczej jego słowa o sercu znajdują rezonans w moim sercu. Czuję, że mówi prawdę, czuję, że moje życie może się zmienić, że znajdę szczęście, choć na zewnątrz świat pozostanie taki sam. A druga rzecz, o której chcę napisać. Ksiądz Piotr Szuta jest jednym z tych, którzy zapewniają Kościołowi ciągłość jego świętej tradycji. Sam o tym nie wie. Ale ustawił się w szeregu niezwykłych postaci. Są wśród nich święty Idefons, święta Brygida i święty Bernardyn, święty Tomasz i błogosławiony Amadeusz, święty Ludwik, błogosławiony Jan Eudes, święty Antoni Maria Claret, święty Jan Paweł II, jest i Benedykt XVI. On wie, że serce to prasłowo. Które wyraża najgłębszą prawdę o człowieku, wie, że definiuje ono nas całych, że określa nas na wieczność. Rozumie, co chce nam powiedzieć Jezus, gdy naucza: Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Wie, że serce to punkt, w którym człowiek graniczy z tajemnicą Boga, może otworzyć się w nim na zjednoczenie ze swym Stwórcą, albo odwrócić od niego. I dążyć przez życie za cieniem swego ja. Wie o tym i zaprasza czytelników swej książki, by również posiedli tę świętą wiedzę. Serce. Tam szukamy prawdy o naszych początkach, kiedy wszystko było w nas bardzo dobre, kiedy była w nas jedność, harmonia i pokój. Serce, przypomina nam kardynał Ratzinger. Oznacza centrum ludzkiego istnienia, w którym człowiek znajduje swą jedność, jedność utraconą, ale wciąż gotową na wzięcie nas w swe posiadanie. Dzieło zbawienia zatacza wielki krąg i raz jeszcze stawia nas wobec tajemnicy raju. Przeczuwamy już, dlaczego musimy odwołać się do serca Jezusowego. Ono może wprowadzić nas do krainy innego życia. Tego, w którym nie ma bezsensownych łez i rozpaczy, tego, w którym wszystko ma znaczenie i wskazuje na Boga, tego, w którym cierpienie i śmierć są źródłem nowego życia, tego, które dziś owocuje szczęściem i pokojem serca, a w wieczności zapewnia nas obyciu blisko Boga, jak kwiaty zdobiące Jego tron. Niech ta książka pomoże twemu sercu zjednoczyć się z sercem Jezusa i zaprowadzić Cię, czytelniku, do krainy szczęścia, które zaczyna się już dziś i które trwa przez wszystkie wieki. Wincenty Łaszewski Wprowadzenie Tradycja jest tym, co przejmuje się od poprzednich pokoleń. Każdy jest w nią jakoś wpisany. Każdy ma też swoją małą, osobistą tradycję. Spotkaliśmy się z nią w domu, w rodzinnej wsi, w rejonie, który zamieszkujemy. Ja też ją spotkałem. Początek mojego życia jest naznaczony, pośród innych, obrazem babci opowiadającej wiele historii, zdarzenia z jej młodości, ważne wydarzenia życia społecznego, które stały się również jej udziałem. Jednak chyba szkoda, że nie słuchałem uważniej, bo wiele z tych opowieści dziś się już zatarło. Są jednak takie wspomnienia, które pamięta się niezwykle wyraźnie. Jednym z nich jest słodycz języka i czułość, z jaką babcia mówiła i zwracała się do najświętszego serca Jezusowego. Zawsze mnie intrygował ten styl. Nieużywany w dzisiejszym, nawet sakralnym czy modlitewnym sposobie wysławiania. Moja młodość przypada na czas kształtowania się, jakby na nowo kościoła po Soborze Watykańskim II. W tym odnowionym wizerunku kościoła powstało wiele nowych i wspaniałych dzieł. Bóg przyciąga nas do siebie różnymi drogami. Jednak, jak się wydaje, wiele praktyk istniejących przed Soborem. Poszło w zapomnienie. Czy dobrze się stało? Pismo uczy: nowe wino należy lać do nowych bukłaków, ale też dodaje w innym miejscu. Jeśli ktoś się napił starego wina, mówi: stare jest lepsze. Odwiedzając domy powierzonych mi wiernych z intronizacją Serca Jezusowego, pytałem samego siebie, czy dobrze się stało, że ta pobożność i jej przesłanie straciły swój blask? W wielu domach znajdowały się pamiątki podobnych intronizacji z 1962 i 1972 roku, ale po tej dacie zwyczaj przestał być odnawiany. W ciągu 40 lat przyszły nowe pokolenia, powstały nowe rodziny, prowadzono misje parafialne, ale nowych pamiątek już nie było. Czy więc treści zawarte w pobożności skierowanej ku sercu Bożemu przestały być pociągające? Czytelnik będzie mógł sobie odpowiedzieć na to pytanie, czytając strony niniejszej książeczki. Przez ostatni rok przyglądałem się wizerunkowi serca Jezusowego. Ta niewielka praca jest owocem przemyśleń, którymi dzieliłem się z moimi parafianami podczas intronizacyjnych odwiedzin. Do jakich wniosków doszedłem? Jest coś niezwykłego w tajemnicy Kościoła, w tej obecności, która prowadzi wierzących przez wieki. Wspominam list błogosławionego Jana Pawła II, napisany na zakończenie roku świętego dwutysiąclecie narodzin Zbawiciela z prośbą, abyśmy zaczęli wchodzić w głąb i przyglądali się, kontemplowali najświętsze Jezusowe oblicze. Wtedy zastanawiałem się, jak sprostać papieskiemu pragnieniu. Zdawało mi się, że w liście był postawiony cel, nie dostrzegałem sposobu jego osiągnięcia. Jednak to Bóg prowadzi Kościół i po wielkim pontyfikacie nastał, jak sądzę, równie znaczący pontyfikat Benedykta XVI i mam wrażenie, jakby był on rozwiązaniem mojej powyższej trudności. Jest taki na pierwszy rzut oka dziwny termin hermeneutyka ciągłości. Kryje się pod nim postulat wysuwany przez obecnego Ojca Świętego, który prosi, by spojrzeć na Kościół Posoborowy w świetle całej jego historii i nauki, dorobku wieków, który nie może zostać zapomniany, ale winien być zawsze żywy. Nasz Kościół nie począł istnieć od lat 70. zeszłego stulecia, ale ma piękną tradycję i mistykę, która doprowadziła do świętości wielu. Podziwiam pokorę Benedykta XVI, próbującego swoją osobą dać przykład spoglądania w miłosierne oblicze Jezusowe, jakże realnie obecne w każdej mszy świętej. Podziwiam jego pragnienie wykorzystania najmniejszych nawet znaków, aby łączyć to, co w myśleniu wielu zostało rozdzielone. Szkoda, że tak niewielu starania obecnego sternika Kościoła dostrzega. Mnie wydają się one aktualnym działaniem samego ducha świętego i jego zaproszeniem dla wierzących. W tym kontekście pragnę jeszcze raz z Tobą, czytelniku, wejść w rozważanie tematu intronizacji serca Jezusowego. Jednak pragnę dołączyć dwa zastrzeżenia. Niniejsza książeczka nie stara się być pracą naukową. Dlatego proszę Cię, patrz na uproszczenia w niej zawarte z pobłażliwością godną lektury popularnej. Za te niedoskonałości, szczególnie wrażliwsze dusze, bardzo przepraszam. Po drugie, wiem, że temat, który podejmuję, jest w polskim kościele bardzo gorący, a ja jestem aniołem z ostatniego chóru, jeżeli więc w czymś pobłądzę, to już teraz poddaję się w całości głosowi Kościoła. Na zakończenie pragnę podziękować panu Wincentemu Łaszewskiemu za życzliwe pochylenie się nad moim niewprawnym pisaniem, a nade wszystko za obudzenie w moim sercu nadziei, że ta książeczka może przydać się wielu. Autor: Tę książeczkę poświęcam mojej babci Helenie.